Yeah, I, I almost feel like I need sort of an, um, a little footstool, uh, a little crate to stand on top. <laughs> After yeah. you've seen Ken. Zawsze, 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 jak wchodzę po pastorze Kenie, to to wydaje mi się, że potrzebuję jakiegoś podestu, żeby żeby stać troszeczkę wyżej. You see, Ken is British is from Britain from England. Wie Ken jest przeciwnikiem Brytyczykiem. On pochodzi z Anglii z Wielkiej Brytanii. I'm from a much smaller country. Ja pochodzę z znacznie mniejszego kraju. So I'm economy sized. Więc ja jestem wiecie taka So we all fit in there with the Ja jestem w opakowaniu mini, nie? So we fit in with about 18 million now in that small country. Więc około w Holandii żyje około około 18 milionów osób. In It's interesting that I've heard A, now właśnie, since nirena. last night several times being mentioned that um, when we talk about theatre or drama and drums, those are the controversial topics. Więc jak słyszeliśmy teatr, też czy też czy też właśnie drama, Sztuka, sztuka, dokładnie, sztuka e, wzbudza kontrowersje, tak? Jak słyszeliśmy, jest to pewien, jest to bardzo kontrowersyjny. Y, no, coś to coś, 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 co wzbudza kontrowersje. It is my prayer, and I know that Ken will connect with me on that one: is that it's not so much that these ones are the controversial kind of topics, we're talking about worship in total. Mm -hmm. e, I widzicie, e, nie tylko. Te dwa tematy są, wzbudzają kontrowersje, ale ogólnie to, o czym mówimy, czyli oddawanie chwały Bogu. Can be and has been meant to be. Więc widzicie teraz, jak bardzo kreatywnie moda, można podejść do oddawania chwały Bogu. Ile można inwencji w to włożyć, prawda? To I znaczy, mean, last evening, and this morning, and now this afternoon already, we've seen so many parts of God's Word speaking about, um, about uh, worship in general. Widzicie teraz, z tego, co mówiliśmy wczoraj wieczorem, dzisiaj rano i teraz po południu, widzicie, jak wiele w Biblii jest opisane, jak wiele różnych rodzajów, prawda, jak wiele możemy, jak bardzo różnorodne oddawanie chwały Bogu może być. Now, I have been called a Christian. Nie nazywano chrześcijaninem, a half-half Christian, takim na wpół chrześcijaninem, not a Christian at all, albo nawet wcale nie chrześcijaninem, an anti-Christian, albo nawet anti-chrystem mnie nazywano, conformalist, e, właśnie takim konformitom mnie nazywano, a non-conformalist, albo niekonformitom, a nazywano. liberal, liberalem mnie nazywano, a left-winger, nazywano mnie lewakiem, I've even been called an Adventist. E, nawet nazwany adwentyst. I yeah, an Adventist, I've been called an Adventist. E, nawet nazywano mnie Adventistą. A Non Adventist. Nawet nie adwentystą. A look nazy Adventist. Nazywano mnie letnim Adventist. six, 666. Nazywano mnie 666. Been called a rebel. E, nawet nazywano mnie buntownikiem. A troublemaker. E, nazywano mnie wichrzycielem. A coffee drinker, a loser, a deceiver. Nazywano mnie pijakiem kawy, zwodnicielem. An anti-GC spokesperson. Nazywano mnie również anti Antygeneralnej. mówcą przeciwnym generalnej konferencji. A Jesuit. Nazywano mnie nawet Jezuitą. A secret Jesuit. Nazywano mnie takim skrytym Jezuitą. A Roman Catholic. Nazywano mnie Katolikiem. Eternal lost soul. Nazywano mnie straconą duszą. A spy a Pharisee. Nazywano mnie szpiegiem faryzeuszem. An artist for the devil. Nazywano mnie artystą dla szatana, a pastor who lost his way. Nazywano mnie pastorem, upadłym pastorem. Yes, no even a pastor who came to lead the flock away from their shepherd. Mało, Jesus. mało tego nazywano mnie pastorem, który odprowadza owce od ich od ich pasterza, od Jezusa Chrystusa. I've been called a destroyer. Nazywano mnie niszczycielem. A meat eater, LNG G. White hater. Nazywano mnie um, żarłokiem mięsa i uh, kimś, kto nienawidzi Alan White. Jazz drumming pastor. Nazywano mnie uh, pastorem uh, grającym na perkusji, i grającym muzykę jazz. And that was not meant in a positive way. Uh, and that was not meant. That was not meant positive. Ah, okay. It was not close, sort of like um, saying like, oh wow. Mm -hmm. więc, więc i wcale nie mówiono o tym, że, prawda, że jestem pastorem, który gra jazz i gra na perkusji i to nie było pozytywne. pozytywne so I've been pretty busy. Więc jak widzicie, byłem dość zajętym człowiekiem. I not been sitting still. Nigdy nie siedziałem tak od, po prostu. And yes, I don't belong in that age group anymore of the Levites. I to prawda, że już nie należy do grupy wiekowej, w którym mógłbym być Lewitą. a moving to high priest areas. <laughs> Bo teraz teraz już dochodzę do momentu if, kiedy i only, i jeżeli tylko. But yes, I have definitely already um, sort of gone past the 2 times 25 years of age. Ale tak, to prawda, że już przekroczyłem wiek, kiedy 2 razy 25 lat. Prawda mi suknęło. But I am Ale jestem, kim jestem. Jestem Gert -tap. Originally from the Tapp. Oryginalnie z Niderlandów. Blissfully married. Szczęśliwie żonaty. Proud father of a beautiful daughter. Jestem dumnym ojcem mojej pięknej córki. Jestem drummer. Jestem perkusistą. Jestem śpiewakiem. Jestem Prowadzę uwielbienie. Jestem worshiper. Jestem człowiekiem, który wielbi Boga. And above all, a ponad wszystko, I am a child of God. Jestem dzieckiem Bożym, who seeks to worship an audience of one, który szuka, uh, um, szuka um, an audience, an audience of one, like this audience. Yes, but I'm not here mm -hmm. for them. I'm here for an audience of one. Mm -hmm. Mm -hmm. Który szuka e publiczności, ale publiczności jedynie w istocie Boga. Of course, I love to talk with you and to share with you and to learn together with you. Oczywiście chcę z wami się spotkać, uczyć z wami się e, mówić do was. But it my prayer that my words of my mouth and meditations of my mind and heart are acceptable to only one. Mm -hmm. Ale ale moim moją moim, moim celem i moją nadzieją jest, że to co mówię, to co myślę, to co czuję jest e, Bóg patrzy na to e, because you are not me and i am not you. Dlatego że ja nie jestem wam, ja wy nie jesteście mną. I can only be me. Ja mogę być tylko sobą. And so let me go back. this is what i want to be. I want to be the one who's touching the hand of god. Chcę być tym, który dotyka ręki Bożej. see? Widzicie, chodzi o to, żeby połączyć się z tym, który, który prawda, rozpoczął stwarzanie. Now I've heard the words being used earlier today about, about theater. Więc mówiliśmy już o teatrze dzisiaj, tak? Mówiliśmy o teatrze. Now i'm not really talking about like theater as i know it in my language which talks about the building where you come to watch something of theater when we're talking about theater we're talking really about drama can we use something that maybe people see in theaters can we also use that when we have our worship times together which we would call drama Mm -hmm. To więc to, o czym będziemy mówić, to to, czy możemy pewnego rodzaju formy artystyczne e, przedstawiać podczas uwielbienia podczas naszych nabożeństw. czy możemy wprowadzić pewne formy artystyczne, to będziemy nazywać teatrem. Now now I'm wearing literally glasses, więc ja dosłownie e, prawda, mam okulary, ale also recognise that I have Glasses, even if I don't wear these ones. Ale mam również takie osobiste, widzę w sobie, że mam również osobiste takie okulary. These personal glasses are because of my upbringing. I te osobiste okulary po, są związane z tym, jak zostałem wychowany. They are there because of the culture I grew up in są sóm, związane z kulturą w jakim mamie, przez kulturę w jakiej się wychowałem. My glass it up because of the social connection that I have with people in my immediate surroundings. Mam te okulara dlatego z powodu um, ludzi wśród których się wychowywałem. We have an effect on one another. Mamy jeden na drugiego wywieramy wpływ. And I know when we come to church, we would love to see Chciałby, chcielibyśmy może czasem, żeby każdy z nas był taki sam, żeby jak przychodzimy do zboru, żeby każdy prawda, tak samo myślał. Żebyśmy wszyscy wierzyli tak samo. Mówili to samo, wyglądali tak samo. A rzeczywistość jest taka, że tak się nigdy nie stanie because i've already noticed in being just being here for just over a day now uh, your cuisine the way that you cook is different than back home where i come uh -huh, from uh, więc na, na, nawet jeżeli mówimy o tym co jemy no to wasze jedzenie tutaj jest inne niż to które ja w domu jadam i love your food bardzo mi smakuje wasze don't, jedzenie. don't get me wrong nie mieście źle o mnie but it's different

po prostu świat, w którym żyjemy, jest taki, że jesteśmy inni, że często są różnice. skąd to wiem? Na przykład 200 lat temu. George Washington, George Washington the president at that time in America, prezydent Stanów Zjednoczonych w tym czasie. He would travel from Virginia to Washington DC on horseback. On jechał z Virginia do Waszyngtonu na koniu. To would take him 10 days which would be about 25 miles a day travel speed. Mm -hmm. Około 25 mil dziennie robił, to zabrało ta podróż cała około 10 dni. Astronauts at this moment in space in the space shuttle. Astronauci w tym momencie w statku kosmicznym travel with 25000 miles per hour. Lecą 25 um mil na godzinę. The distance that it took George Washington to take 10 days would have been done in less than a minute by space shuttle today. Mm -hmm. Czyli, czyli um, dzisiaj ten cały dystans, który wtedy George Washington pokonał, mógłby zająć w statku kosmicznym mógłby zająć mniej niż minutę. Because of air travel today, you can have breakfast in London. Z tego powodu, że mamy do dyspozycji samoloty, tak, możemy podróżować samolotami, Możecie zjeść śniadanie w Londynie. Lunch in Moscow. Eee lunch, czyli też obiad w e, Moskwie. Dinner in Cairo. Eee w Kairze. And collect your luggage in Mumbai, India later that evening. A w Bombaju e, w Indiach możecie odebrać swój bagaż. The world is changing. Tego samego dnia później. Świat się zmienia. And we are part of it. I my jesteśmy częścią tego świata. One man put it this way and then we go into the next slide. Jeden człowiek powiedział tak: My great grandfather rode a horse, but was afraid of the train. Mój mój prapra e, -pra dziadek jeździł na koniu, a bał się pociągu. My grandfather rode on a train, but was afraid of a car. Mój e, mój dziadek jeździł e, b, jeździł pociągiem, ale bał się samochodu. My father rode a car, but was afraid of the airplane. E, mój ojciec bał się e, jeździł samochodem, ale bał się sam, latać samolotem. Ja i Ken, kiedy podróżowaliśmy tutaj do was, oczywiście podróżowaliśmy samolotem. Nie wiem, jeżeli chodzi o Kena, ale ja nie lubię jeździć konno. Jak to, co mój pra, pra, pra dziadek lubił, czyli jeździć konno, no to nie jest coś dla mnie. Drama is the art of communication. E, więc sztuka jest to e, czy też przedstawienie jest to pewien forma komunikacji. Czy to jest na, e, w teatrze, czy też na ulicy, czy też w kościele. As Psalm 50, one and two says, tak jak w Psalm 50 e, wersety 1 i 2 mówią, The mighty one, God the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun to its setting. Więc e, Pan Zastępów, e, może ja otworzę. E, Bóg e, Wszechmocny Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu Jego. Out of Zion, the perfection of beauty, God shines forth. Z zjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg.

Ale wiecie, jaki problem mamy? You see there a maybe you can't Więc widzicie teraz to, co na zdjęciu jest, jeżeli możecie to dostrzec, to jest to właśnie piec. And it's piec. Got this tray in the oven. I tam w środku jest taka, powiedzmy, foremka. A while ago, my my wife made a beautiful cake and put it in the oven. Więc jakis czas temu moja żona takie piękne ciasto upiekła, wspaniałe ciasto upiekła i wsadziła je do właśnie do pieca. She was called away and she said, Gerd, please look after the cake in the oven. Więc zawołano ją gdzieś, więc powiedziała Gerd, słuchaj, zajmij się, tak obserwuj to ciasto. But whatever you do, ale co kowiek uczynisz, don't open the oven. Nie otwieraj przypadkiem tej tego tego pieca. Just look through the window and keep an eye on it. What do you think I did? Now, for those who love baking, you know, when you do that to a cake in the oven. <laughs> Jak wiecie co ja zrobiłem, no oczywiście otworzyłem. Dla tych z was, którzy e, pieką ciasta, lubią piec ciasta, wiecie, że kiedy otworzycie piecyk, no to to ciasto właśnie pójdzie w dół. Bardzo szybko zamknąłem to, 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 ten piecyk. But nothing changed inside anymore. Ale nic już się nie zmieniło w środku, prawda? Tak jak było, tak jest. Kilka minut później moja żona wróciła. Widzicie, see the problem is there is miscommunication. jaki problem tutaj powstał? We have a problem of not really communi communicating clearly. Brak pełni Dobrej komunikacji. Mamy problem z tym, że nie potrafimy się w pełni ze sobą skomunikować. Ale moja żona, gdyby tutaj teraz stała koło mnie, powiedziałaby, a wcale nie, ja bardzo wyraźnie powiedziałam ci, co masz zrobić. Właśnie sztuka, przedstawienia tego typu są. Pewnym, pewną formą komunikacji. and god is searching for people to communicate the good news the gospel a book Którzy będą przedstawiać ewangelię, tak, dobrą nowinę And I love it how how even Paul speaks in his letters about that. We are all not being called to do the same thing. Więc nawet apostoł Paweł mówi o tym, że nie każdy z nas jest powołany, żeby czynić to samo. No. There are those being called to be prophets, others to be teachers, others to be speakers or pastors. Mhm. Niektórzy zostali powołani do tego, żeby być pastorami, czy też nauczycielami, mówcami. Każdy inaczej. You see, God is calling us Widzicie, Pan Bóg nas wzywa. and we can do it in two ways to, to answer to that call and to reach out and to spread the gospel. I dwa I w ten również, prawda, we can either do it with a club and so with force and just hammering people on the head and telling them just we can either Maczugi, e, maczugi, i prawda, ludzi tak po głowie trochę tam us. Albo możemy działać jak magnes, czyli e, kiedy widzą nas, kiedy obserwują nas, to ich przyciąga, jak taki magnes tych ludzi wokół nas, prawda, pociąga do kościoła czy też do nas. Now you all know the story of Genesis 3, right? Więc is oczywiście tą historię z e, Księgi Rodzaju e, God, trzeciego rozdziału. God has been creating all these beautiful things. Bóg stworzył te wszystkie wspaniałe, piękne rzeczy. Put them there in the garden. W, 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 prawda umieścił człowieka w ogrodzie, żeby się nimi zajmował. And them to take care of it. I powiedział, powiedział, człowiekowi właśnie, żeby opiekował się tym. Ale ktoś przychodzi i powiedział, jakby przemówił i powiedział takie, taką półprawdę. And things go wrong. We know that story. I wiemy znamy tą historię. Wiemy jak to się skończyło. Wiemy, że rzeczy zaczęły bardzo źle się układać. Now what do Adam and Eve do once it has gone wrong and they feel that there is something really bad now going on? Co, what do they do? Co Adam i Ewa czynią, kiedy kiedy widzą, że coś tutaj poszło bardzo nie tak? Co co czynią? They go in hiding, right? Oni się starają schować, tak? Gdzieś znajsę miejsce. What is God asking? A, what is his first line to them? A, co, jak na to odpowiada Bóg? Jakie pytanie im zadaje? Pierwsze pytanie, które im zadaje. Jakie to pytanie? What say? Co powiedział? Where are know where they were? Czy Bóg nie wiedział, gdzie oni się znajdują? Is God not all knowing. Czy Bóg nie jest wszechwiedzący? They hiding so well that God was like, oh, I've lost them. Czy oni się tak dobrze schowali, że Bóg przyszedł do ogrodu i lucie ludzie, kochani, no, gdzie oni są? Did God not know where they were? Czy

You're from me. A teraz teraz chowacie się przede mną. And ever since then, God has been trying to continue to communicate, to have a conversation going with all of us. Mm. Więc od tego czasu Bóg starał się za nami podążać, aby próbować komunikować się z nami, rozmawiać z nami. Now this passage in Luke 19. Ta, ten ten werset w Ewangelii Lukasza 19. I mean, it talks about this. The first verses the say there in 19:37 that people were coming to Jesus and they were happy about all the miracles that he did, all the things that he showed them. And co, it, co, it says to that, that they were, cudami, they, in loud voices called out in the name of the Lord. I, jest tutaj napisane, że oni głośno głośno mówili, Peace in heaven and glory in the highest. Że, y, właśnie, Chwała Bogu na niebie i yy, yy, chwała Bogu w niebie i yy, zapomniałem jak ten werset. Yy, więc oto mamy nauczycieli, yy, nauczycieli yy, ludzi religijnych. Tell them to be quiet. Tell them to behave. Yy, mówili, yy, ucisz ich. Niech oni się zachowują. And then Jesus used these beautiful words, but actually very painful words to read. Jesus he said, I tell you, if, if they keep quiet, the stones will cry out. The stones will cry out. God will even use stones if he has to to proclaim the gospel. Użyje nawet kamieni, jeżeli będzie musiał, żeby zwiastować Ewangelię. I know Jesus is speaking here figuratively. He's not saying like oh this really going to happen, but who knows with God? God for God nothing is impossible. Wiecie, jasne jest, że Bóg tutaj używa przenośni, nie? Ale pomyślcie o tym. C nie wiadomo co Bóg uczyni. Bóg może uczynić wszystko. Więc cokolwiek 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 może się stać. So here we are then talking about drama. Mm -hmm. więc, 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 więc musimy porozmawiać właśnie o tego typu sztuce. The drama we've taken from the Greek word drow. Więc słowo drama w języku angielskim właśnie z, z słowa greckiego pochodzi drow, which means like to act or to do something. Co oznacza aby prawda grać albo coś trzyć. And, and we know that when you, you... Więc wiemy studiując studi studi historię tego, że szczególnie Grecy byli bardzo dobrzy w e, no właśnie tego przedstawienia. I stąd właśnie e, ta idea tych dwóch masek właśnie wtedy zaczęła powstawać. Because there was thalia, Dlatego że była tam. E, Thalia, Thalia, the name Thalia, mm -hmm. which was the god of the comedy, which is the smiling one. Thalia actually book komedii, uh, czyli ta uśmiechnięta maska. And then you had Melpomene, Melpomene who was the god or the muse of the tragedy. The sad i również mieliśmy tą maskę, która nazywa się melpomini, czyli ta smutna maska, która była bogiem właśnie e, oznaczała boga tych smutnych tragedii itd. i And place would be and would be performed in public for people to experience joy and sadness. Więc i właśnie te przedstawienia, czy też te e, e, prawda e, te sztuki były dla ludzi, aby zaprezentować radość. Ale również I smutek. There would be musicals, there would be plays, there would even be what we love still today, and you see more and more becoming very popular improvisation. Były, uh, były, uh, musicale, były przedstawienia, a nawet to co coraz bardziej dzisiaj doceniamy, co coraz bardziej lubimy, where people were just given a theme and then they had to play it out without any lines, but just had to improvise. Mm -hmm. Kiedy ludziom dawano jakiś temat, coś, co mieli przedstawić i mieli improwizować, tak na, na, na poczekaniu coś przedstawić. I, mean, I love to use that technique when I work with the young kids in my church. Ja używam takiej techniki, kiedy pracuję z y, dzieciakami u mnie w and some Bible or a chapter. Dzieciaki nastolatki, kiedy dajemy im jakiś temat z Pisma Świętego albo jakiś rozdział. Więc mówimy im, pracujcie teraz razem i stwórzcie jakąś, jakieś przedstawienie. Więc Rzymianie, prawda, tą, tą ideę, ten pomysł skopiowali i po prostu, prawda, przedstawiali go również. A kiedy dochodzimy do czasów średniowiecza, to widzimy jak, jak kościoły zaczynają również pewne części tych tego, tych, tych, tych sztuk prawda, E, zaczynają również używać. What became very popular were especially the, uh, plays. Co było bardzo popularne, to na przykład właśnie te e, pasyjne, prawda, e, o, 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 inscenizacja pasji Chrystusa. Yeah, you might have heard of those plays, where people really play out the, the, the story of Jesus and leading to the cross and the crucifixion and even with the resurrection. Mm -hmm. Kiedy, kiedy, kiedy to prawda, e, ludzie odgrywają historię pasji Chrystusa, kiedy to Chrystus idzie na krzyż, a później e, w tym jest również włączone zmartwychwstanie. I dzisiaj wciąż, wciąż używamy właśnie tego typu e, e, no, tego w naszych e, kościołach. When you open the Bible, the first words that you read, it says, in the beginning God. Więc, więc kiedy otwieracie swoją Biblię i czytacie pierwsze słowa, to jest tam napisane, na początku, Bóg. God is not being sort of explained, where he came from. Nie ma tam wyjaśnienia, skąd się wziął Bóg. The Bible just states, in the beginning God. Nie, Biblia tylko mówi, na początku, Bóg. And I love it as I'm reading God's Word and I read from Genesis. To me I'm reading it, and maybe that might be again my glasses, but I'm reading it like a drama play. Więc kiedy ja tak to czytam od samego początku, to czytam to w taki sposób, jakby to było właśnie e, odgrywane takie przedstawienie with happy moments and sad moments and everything in between. Z radosnymi momentami i ze smutnymi momentami i wszystkim co jest między nimi. And it reminds me of when I go to an, a concert. This last Christmas we went to Edinburgh and we saw a, a classical uh, concert being played that evening just on uh, New Year's Eve. Mm -hmm. e, właśnie e, o, 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 ostatnio na nowy rok poszliśmy właśnie do Edinburgh in Edinburgh, in Edinburgh. Edinburgh in Scotland oh, w Edynburgu byliśmy na właśnie no na przedstawieniu czy też na właśnie orkiestra tam grała And you know when an orchestra starts to, to, to get ready. I wiecie kiedy orkiestra zaczyna się przygotowywać. They don't just start from silence and then the conductor comes in and tick 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 and start. Moving around and everyone starts to play, right? to nie jest tak, że wiecie, wszystko jest cicho, cicho, cicho. Przychodzi, prawda, dyrygent. Prawda, uderza Batutom i nagle, prawda, orkiestra zaczyna pięknie grać. And it sounds like chaos. Mm -hmm. Więc nie, to, co słyszycie, kiedy przychodzicie do takiego miejsca, to różne instrumenty, które zaczynają po troszeczku grać, gdzieś ktoś coś dostraja, i tak dalej, i tak dalej. Brzmi to trochę jak taki chaos na początku. Ale nagle całe to brzmienie, cały ten dźwięk. Prawda, jest wycisza się. The conductor steps up into place. Więc e, dyrygent wchodzi na swoje podium. Gets the attention from everyone. Are you all, seeing me? Mm -hmm. are you all ready? Więc, więc sprawdza, czy każdy uważnie przygląda się temu, co będzie robił. I pierwsze nuty e, właśnie utworu są odgrywane. In the beginning God. Więc na początku, Bóg. Create, as the Bible says, from chaos. Zaczyna od chaosu. I przemawia do tego chaosu. I rzeczy zaczynają się ukazywać takimi, jakimi są. Alan White in Patriarchs and Prophets she writes beautifully about that moment. Mm. Ellen White w Księga Patriarchowie i Prorocy w piękny sposób właśnie mówi o tym momencie. How God creates and and she writes about it how the angels including at that time Lucifer were watching God at work. Jak e, mówi o tym jak jak aniołowie przyglądają się i wtedy Lucifer razem z nimi również jeszcze e, jak patrzy jak Prawda, jak Bóg pracuje. when Ja, wiecie, ja, ja potrafię uronić kilka, kilka łez, czy też emocjonalnie do tego podejść, jak oglądam e, te właśnie e, części planet Earth, tak? tego, tego serialu, o, o zie... pięknego serialu o Ziemi. Where you see the of God's Kiedy widzicie piękno stworzenia Bożego. But it all started with a few words. Ale wszystko zaczęło się od kilku słów. Let there be light. Niech stanie się światłość. Reading the first chapters of Genesis, to me I'm reading this beautiful piece of prose, of poetry, of drama. Czytając pierwsze wersety księgi Rodzaju, czytam piękną poezję, czytam o tym wspaniałym, majestatycznym przedstawieniu. You see God is, is, is connected with what he's making. Mówi, Bóg Połączony jest z tym co stwarza. And he looks at everything that's happening. Let there be light. I mówi mówi jak przy, jak jak patrzy na to co się dzieje również i mówi niech stanie się światłość. Le, let, let there be trees. Niech staną się drzewa. And flowers. I kwiaty. Let there be the birds in the sky. Niech będą ptaki. W the fish w in the seas. Mm, ryby w wodach. I mean he could have just as well I've said let there just be earth. Let Out... earth be. Pan Bóg mógł po prostu powiedzieć tak. Planeta Ziemia, stań się. Ale to, ale to nie tak się dzieje. To jest historia. I my jesteśmy również zaproszeni, aby w tej historii wziąć udział i podążać, patrzeć na tą historię, patrzeć, co się dzieje. I w końcu Bóg mówi, niech stanie się człowiek. Stwórzmy człowieka i to co bóg mówi to właśnie bierze kawałek, kawałek ziemi czy też kawałek prawda, prochu ziemi and he starts to form shape. i zaczyna tworzyć pewien kształt And it says in Hebrew that, I mean, in, in English translation, it said, and God breathed in the breath of life. But you see, that's the problem with our languages. They're so poor. They're so limited. Because in Hebrew, there's much more the thought in there that God sort of embraced almost like kissed. ponieważ w języku hebrajskim jest to opisane dużo głębiej że Pan Bóg objął wręcz ucałował tą uformowaną ziemię dlaczego Bóg po prostu nie powiedział do tego kształtu który sobie uformował stań się człowiekiem no dawaj he did not nie on tak nie zrobił He came very close to it and made connection. On zszedł, bardzo się uniżył do tego kawałka ziemi i połączył się. w 1:16 says this. Więc w liście do Kolosan 1:16 jest napisane tak. For by him All things in heaven and on earth were created, things nie... visible and invisible, whether they are kings, lords, rulers or powers. Bo przez niego wszystko, co, wszystko, co istnieje, powstało. Wszystko, co i co niewidzialne, y, 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 królestwa, moce. All things have been created through Him and for Him. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Now when you look at the different moments that are just put around that verse. I teraz popatrzcie na te różne momenty tutaj które dookoła tego wersetu są umieszczone. Macie najpierw stworzenie. Sinai. Następnie macie nadanie 10 przykazań. The burning bush which God macie ten gorący krzew. Z Bóg the tabernacle with even there the column of, of, of smoke, the, the cloud there present I mean there's the stories of, of, of Joseph, there are the stories of, of uh, David and Goliath macie historię, historię Józefa, macie I Goliata. The, the Bible is full with, with stories that we can just see happening right in our minds. I personally sincerely believe that God is a, is a God who, who looks into, I mean, it's like into drama. He, he, he does not just say plain like, oh, well, these are the facts. This just happened, poof, put it in a book and that's it. No, there's a story surrounding it. Widzę, widzę, widać wyraźnie, że Bóg, wiecie, nie jest, nie jest Bogiem, który po prostu mówi: Okej, okay, to jest teoria, tego się nauczycie i, i, i wystarczy. Nie, Bóg dokłada ten obraz, te obrazy, aby to było pewnym przedstawieniem, pewnym, pewnym właśnie odegraniem tego, co się dzieje. Ale wiecie, że największe przedstawienie, jakie miało kiedykolwiek miejsce, jeszcze jest przed nami? Znacie you know that passage in John 3:16 17. Znacie, znacie tą, ten wers z Ewangelii Jana 3:16-17. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał syna swojego jednorodzonego. God is still in action. is still creating the story. It hasn't finished. Bóg wciąż wciąż działa, wciąż yy, wciąż Tworzy tą historię. Jeszcze nie skończył. church drama, needs to have sole Biblijne przed, przedstawienia oparte na Biblii, przedstawienia w zboże mają mieć jedno na celu. To communicate. Aby komunikować, zakomunikować. You see, there's a difference between just drama as we often think about what we see on television, what may be being used in different buildings around us. That is entertainment. To jest sztuka, która ma bawić. But drama in church, I believe, can be used and should be used, but for that sole purpose. To communicate the message. ale sztuka w kościele, w zboże ma na celu przedstawienie poselstwa, przedstawienie e, tego, co Bóg chce powiedzieć. Czy potraficie sobie wyobrazić, że był taki czas, kiedy clownów mieliśmy w kościele? Now I, don't, hear me, don't get me wrong. Nie, nie, zanim, zanim, zanim pewne skojarzenia Wam się może w głowie pojawią, wysłuchajcie tego, co chcę powiedzieć. I'm not saying like, oh, now let's have clowns in the church, because Gertap said so. E, because, because... because I did say so. Oh, yes, e, yes. yes. E, więc nie, nie chodzi tu o to, żebyście teraz clownu zaprosili do, do zboru, dlatego że, że Gertap tak powiedział. Nie zapraszajcie klaunów do kościoła, dlatego że w, w ciągu historii klaun... Y, clown... i love to go to old churches huge cathedrals and many times i would come across a very small little door somewhere in the side wall of the church and a number of times i was informed and taught again that was the door through which a church clown would come in I mówi, mówią do mnie, że jest to, mówiono mi, że to są takie drzwi, przez które klaun taki właśnie kościelny wchodził do kościoła. To było w czasie, kiedy nabożeństwa były prawda, w języku łacińskim which was a language that tylko kapłani czy też tylko duchowieństwo mogło zrozumieć co jest mówione w kościele. So the normal people like you and me would be sitting there or be standing there because often there were not even any pews or chairs yet people were standing we would not have understood a word what was going on. A my też byśmy tam stali bo nie było wtedy jeszcze krzeseł byśmy nie zrozumieli ani słowa z tego co było mówione with get bored i ludzie zaczynali prawda no gdzieś tak w myślach myślami gdzieś tam odchodzić prawda od tego co się działo w kościele and then a clown would also jump in to get the attention of people być, prawda w jakiś sposób w jakiś sposób prawda rozkojarzeni i wtedy wpuszczano klauna i ten clown prawda znowu ludzi to uwagę skupiał mhm. so i'm not saying like oh let's Let's start and do that. Ja nie mówię, że tak mamy zacząć czynić. Ale to, o co mi chodzi, dlaczego przywołuje to z przeszłości, to żebyśmy, e, e, no prawda, jakieś lekcje wyciągnęli. Czy to jest coś nowego dzisiaj? Więc kilka tygodni temu zacząłem przemawiać o składnikach zdrowego kościoła. I pomyślałem wtedy, że założę coś odpowiedniego na okazję właśnie taką, kiedy o takich rzeczach będę mówił. now don't put this on facebook because i have no idea what people all of a sudden will be thinking like what we did here in poland but i spoke to my brothers and sisters about the fact of that we as a church could have five stars do you know what a five star restaurant means It's the best one, right? Mm -hmm, mm -hmm. That's what on church want to be. Mm -hmm. więc, więc wiecie, te pięć gwiazdek tutaj mówi o tym, yy, że to jest najlepszy yy, kucharz, tak? Więc, więc ja te pięć gwiazdek sobie tutaj, yy, prawda, umieściłem, żeby w kościele być takim najlepszym kucharzem. So let's get back to being serious again. Ale wróćmy do, do trochę poważniejszych tematów. W Bible mówią passages that i feel would give us some space to start thinking of the possibility of using drama. W Biblii czytamy kilka wersetów, które dają nam sposobność, aby użyć pewnych sztuki do wyjaśnienia, przekazania pewnej wieści. Matthew 28 we are often quoted as being the great commission. E, na przykład Ewangelia Mateusza 28, tam jest to wielkie to posłanie, prawda, które Chrystus przekazał uczniom. To call it the great e, czasem, czasem, e, czasem, mam, e, czasem jestem bardzo taki kuszony, żeby to nazwać wielkim pominięciem. Because it seems like lost the way to communicate. The message. Bo wygląda na to, że straciliśmy możliwość, umiejętność przekazywania um, wieści czy też poselstwa. Matthew 28 talks about that we are to go out and, and, and tell every nation, all the different people in different ways mm -hmm. the message of God że w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale jest napisane, że mamy udać się do wszystkich narodów do różnych narodów różnych ludzi i przekazywać właśnie poselstwo. And then the equation will not be just one plus one= 2, no it will be three and more. I wtedy już wtedy już nie tylko będziemy e, równanie będzie wyglądało w sposób 1 jeden, 1 jeden, równa się równa się 3 mało tego nie tylko trzy, ale znacznie więcej. The book of Acts continue to build on that in chapter 2. Księga dziejów apostolskich buduje na tym temacie, tak? Mówi więcej, rozszerza ten temat. We talks that first community of Christians coming together and sharing everything with everyone że jest tam, jest tam powiedziane, że pierwszy kościół, tak? pierwsze zgromadzenie chrześcijan miało wszystko wspólne. I ludzie przyłączali się do grupy tych wierzących tysiącami przyłączali się. Byli prowadzeni przez, przez obraz tego Chrystusa, Boga, który zszedł do nas, aby być z nami. And a as Jesus was teaching here on earth, what did he use? He used lots of stories, which we call parables. I, i wiecie, co, czego Chrystus używał, jak przemawiał do ludzi, kiedy był tu wśród nas. Przemawiał w postaci czegoś, co nazywamy przypowieści. Which to some people thought like what's the use of, of para parables? Why not just speak the truth? Why not just tell what the law says? Mm -hmm. Więc wielu ludzi pyta w takim razie po co mówić w taki przenośny sposób czemu mówić w przypowieściach? dlaczego nie powiedzieć po prostu co mówi prawo prawda tak prosto powiedzieć co mówi prawo When you read the story in Jeremiah 18 Więc kiedy czytacie historię z Jeremiasza 18 rozdział kiedy I mieli the so you can read it in your own time and just, just let it sink in kiedy będziecie mieli trochę czasu to przeczytajcie te wersety które są teraz na ekranie But it talks about the potter ale mowa jest o garncarzu. I mean I love how already in the Old Testament there were lots of illustration being used. Just a potter was used to make a point. There was no preaching, just a potter at work. Eee e, właśnie e, już tutaj widać takie ilustracje, które które mają być przekazane, że używa się tylko nie mówi się, nie ma pewnego nauczania, ale ukazuje się garncarza przy pracy. Po prostu In central London I was fortunate to have a potter in my church. W kościele kiedy służyłem w centralnym Londynie no miałem wśród wśród nas w naszym zborze był pewien garncarz. And I would preach on this chapter in Jeremiah 18 and then this lady would be making pots right beside me. I jak w trakcie kiedy ja przemawiałem prawda to ta kobieta była ko mnie i na scenie prawda Yy, tworzyła te garki, garki czy też te naczynia, przepraszam, naczynia. Garnki. That is using drama. I to jest użycie właśnie sztuki. Using creativity. Używanie kreatywności. She did not preach, She did not say anything. Ona nic nie mówiła. Ona nic nie, prze, nic nie, przem, nie przemawiała. Through her actions, she showed things. Ale z, w tym co czyniła, tym co robiła, tym pokazywała pewne rzeczy. I to complemented the rest of our worship time. I to uzupełniało w pewien sposób nasze nabożeństwo. example in in and then communication is the. Moim takim naj, e, najważniejszym przykładem w tym, jak sztuką przekazywać pewne rzeczy, prawda, pewne treści, e, to jest właśnie prorok Ezechiel. Więc kiedy tak przechodzicie z rozdziału na rozdział, to widzicie, co Bóg każe uczynić Ezechielowi. Ludzie, w tamtych czasach, ludzie Izrael, znowu zapomniał, co mają czynić, kogo mają wielbić. And Ezekiel has the spokesperson. I Ezechiel został takim e, mówcą. But you know what's interesting e... with Ezekiel? Ale co jest? He's not allowed to speak, to use his A że nie wolno mówić, ma mieć kogoś, to będzie mówił za niego. You look at those chapters and those passages, and it's been told that Więc kiedy czytacie te wersety, to jest tam napisane, że jego język, przyległ do jego podniebienia. Jak spróbujecie mówić z językiem przy swoim podniebieniu, to nikt nie będzie w stanie zrozumieć tego, co mówicie, oprócz mnie, bo zrozumiałem. Właśnie pastor się zastanawia, co ja powiedziałem po polsku, ponieważ mogłoby to być zupełnie coś innego, co powiedział. But you get my drift. The thing is, Ezekiel is, not allowed to preach. Ale rozumiecie, że Ezechiel Ezechiel właśnie Ezechielowi chodziło o to, że Ezechielowi nie pozwolono przemawiać. I mean, I'm so happy that God is not at this moment asking me to do the same as Ezekiel did. Ja szczerze, że Pan Bóg nie nie każe mi zrobić tego, co Pan Bóg wtedy kazał Ezechielowi czyli. I mean, I know it's it's not going to make a lot of difference on the top of my head to shave half off wiecie, nie mam, nie mam za bardzo, za dużo na głowie, żeby połowę tego zgolić. Ale czy wam się to podoba czy nie? Ja jestem bardzo przywiązany do swojej brody i e, moich wąsów. Ezechielowi, by do Ezechiela Pan Bóg powiedział, że ma się ogolić całą over of his And as you do this, show it to the people and then part of that hair you need to throw it in the wind, some you have to burn, etc., etcetera. Et Więc i Pan Bóg mówi do Ezechiela, że część z tych włosów masz rzucić tak z wiatrem, część masz spalić i tak dalej tak dalej. Then people hopefully will understand what's going to happen to them if they don't start worshiping me. I wtedy wtedy ludzie jest szansa na to, że ludzie zrozumieją co stanie się z nimi, kiedy nie będą oddawać mi chwały. No preaching, just acting. I nie było w tym. za dużo, prawda, nie było w tym. Przepraszam, nie było w tym żadnego przemawiania, tylko odegranie. Sceny. A of later I kilka rozdziałów dalej później. Ezechiel ma zbudować z kamieni które tam gdzieś były miasto i jakby odegrać sceny walki pitwy. No preaching, just show the people and as they watch you, let them get the message. Żadnego żadnego przemawiania tylko odgrywanie pewnych scen. i kiedy ludzie patrzą, zrozumieją o co chodzi. Now John 316 of course, clearly showed God's greatest way of showing his love for all of us. Jesus on the cross. Ewangelia Jana 3:16 pokazuje Chrystusa i tak w taki wyraźny sposób, w jaki sposób właśnie Chrystus, co, co stało się na krzyżu. No preaching, but showing total committed love. Żadnego przemawiania, ale ukazanie kompletnej oddanej miłości. And an unbeliever there, a centurion, is watching this happening. I w tym momencie niewierzący setnik patrzy, patrzy, po prostu patrzy na to, co się dzieje. I dochodzi do wniosku, to był syn Boży. Żadnego przemawiania, żadnych słów. The Book of Revelation obraz. is filled with all kinds of images. When you read through the Book, just go through every chapter of Revelation and see the first couple of words. I saw, I heard, I experienced, I saw, I heard, over and over again. Kolejne, kolejna, kolejny przykład tego: Księga Objawienia. I każdy rozdział, czytacie, i zaczyna się kolejny, 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 kolejne, prawda, części Księgi Objawienia, i jest napisane: Widziałem, zobaczyłem, słyszałem. Żadnego przemawiania. Tylko, prawda, przedstawienie. And I've been doing drama in many different ways. musicals, uh, uh, church plays, uh, mime for about 35 years now. My przez w różny sposób teraz, prawda, przedstawienia różne czynimy, prawda, czy to muzykale, czy też sztuki, czy też, prawda, no. Pant pantonimy. Pantonimy. Yeah. Mm -hmm. uh, and, and people would come to me and say like pastor or geert because i was not always a pastor um, although i can't remember anymore that must be a long time ago but people would come to me and say like pastor um, ellen white says we shouldn't use drama Więc, więc ludzie przychodzą do mnie czasem i mówią, ja yy, mówię do mnie pastorze Gerta, a kiedyś jeszcze mówili nie pastorze, bo nie byłem jeszcze pastorze, chociaż to było dawno temu, i mówią, Ellen White powiedziała, żeby nie używać sztuki. I rzeczywiście to prawda, że yy, siostra, siostra White... Wiele mówiła o tym jak w niewłaściwy sposób można wykorzystać sztukę i gdzie tej sztuki gdzie nie chodzić na tą sztukę patrzeć i tak dalej i tak dalej ponieważ pierwsza podstawowa zasada była złamana drama in, faith, drama in church needs to communicate one thing. dlatego że sztuka w kościele ma e, jedną rzecz komunikować jedną an tylko rzecz i to jest ta audiencja, czy też przepraszam, czy też widownia e, przed wami tylko jedna osoba na widowni. I to Bóg. I tylko Bóg. In, in drama people should not see me, they should see a vision of God, of Jesus Christ in action in their lives. W sztuce ludzie nie powinni widzieć mnie, ale widzieć przez sztukę Boga, który działa w ich życiu. In 1888, a very

od właśnie latarni morskiej. Class, they had built this lighthouse, this tower. Więc, więc to, co musiało się wydarzyć, bo El White pisze, że ta sztuka jej się bardzo podobała, ta sztuka nazwana właśnie latarnia morska. E, I co musiało się wydarzyć, to to, że dzieciaki razem z nauczycielem religii prawda, właśnie odegrali tą scenę, zbudowali tą, 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 tą latarnię morską. And so, It was used to, to tell people that we should be a light, shining a light into the world. She says that this was an occasion that should have been gotten up not only for the Sabbath school children, but words should have been spoken that would have deepened the impression of necessity. of seeking for the favor of that savior who had loved them and gave himself for them. Więc, więc, więc i powiedziała później, dodała, to była taka okazja, gdzie um, that, not only for the aha, że, która, że nie tylko w tym brać udział powinny dzieci, które uczęszczały do szkoły sobotniej, ale słowa te powinny być dane, abyśmy głębiej zrozumieli i w odczuli większą potrzebę e, e, Zbawiciela, który umiłował e, i oddał samego siebie za nich, za nas. Więc co so really so Ellen White mówi tutaj tak naprawdę? Co chce przekazać? She says, więc mówi tak, mówi, bardzo mi się podobała ta scena, bardzo mi się podobało ta, e, to, co dzieci odegrały, ta sztuka, którą dzieci odegrały. What she says, was a opportunity. Ale powiedziała, to było stracone, e, no, to, był, to, 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 to była okazja, stracona okazja. The kids played really well, she says, dlatego, że dzieciaki naprawdę świetnie to odegrały. But then the of the pastor afterwards had no connection with the drama. Ale później to, co mówił pastor w żaden sposób nie wiązało się z tym, co odegrały dzieci. had więc cała ta sztuka przez to stała się tylko takim zapełnieniem czasu. Była entertainment. Stała się po prostu e, zapewnieniem rozrywki. What Sister White was, was asking us, that if you want to use drama, if that fits within your setting, make sure that it connects, that it's a whole story that connects with everything. Więc powiedziała, że jeżeli chcecie użyć sztuki w nabożeństwie, to e, upewnijcie się, że będzie to e, współgrało z całą resztą nabożeństwa. We'll come back to these ones. In another session tomorrow, but let's come to the last one. We have lost something, honestly. Straciliśmy coś, jakąś, coś straciliśmy, naprawdę. Since the time of the Reformation, all of a sudden a lot of these things were taken away and it was only sola scriptura just the word that needs to be preached. Mm -hmm, mm -hmm. Od czasu te rzeczy zostały odjęte i było tylko sola scriptura, czyli tylko słowo. Będziemy mówić tylko słowo, zwiastować tylko słowo i już. Więc usunięto wszystkie, e, całą sztukę z kościołów, statuetki, e, wszystko, wszystko, co tam, obrazy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zostały tylko gołe ściany. Więc w ten sposób, czyniąc to, usunęliśmy w pewien sposób, częściowo, dziecko razem z kąpielą. Więc wiem, że już jesteśmy po czasie, ale jedno ćwiczenie zróbmy. Wstańcie. I I want you to stand up. Have you just take someone znajdźcie kolejną osobę, with kogoś koło siebie, tak? Żebyście byli w, w dwie osoby, w parach. jeżeli nie macie kogoś koło siebie, to biegnijcie do kogoś, też znajdźcie kogoś gdzieś dalej, tak a, żebyście, żeby I'll, nikt nie był sam. I want you to face each other. Odwróćcie się do siebie twarzą. Now you both have to keep your face completely emotional, emotionless, no emotion at all, no laughing, nothing. Zachowajcie swoją twarz bez żadnych emocji, żadnego uśmiechu, żadnych emocji, absolutnie, żadnych emocji. I can tell you, really good at it. No, you're not really good at it. Okay. Okay, the one who can keep his or her face the most serious one. Więc ta osoba, która potrafi utrzymać swoją twarz zupełnie poważną, bez żadnych, nie zdradzając żadnych emocji, aha, czyli jedna osoba będzie, będzie, będzie nie zdradzać żadnych emocji, a druga osoba zrobi wszystko, żeby ta osoba się, żeby ją rozbawić, żeby ta osoba się uśmiechnęła. Czyli ktoś Just looking at each other. Czyli ktoś jest bardzo, bardzo poważny, a druga osoba próbuje ją rozbawić. Ale nie mówiąc nic, tylko prawda, patrząc na, na tą drugą osobę. W jakiś sposób robiąc twarze, miny i tak dalej. Tą drugą osobę rozbawić. No, spróbujmy. Ktoś próbuje być poważny, a druga osoba robi wszystko, co możliwe, żeby ją rozbawić. Nic nie mówiąc. This, this makes great telewizja. <laughs> Okay, the, okay, shhh. Okay, sh. now the person who, who tried to make the other person to laugh, you will be the mirror. So whoever played the person trying to make the other person laugh, you will be the mirror, meaning you have to copy exactly what the other person is doing opposite of you. So their face expressions, whatever they do, you have to do exactly the same. You are the mirror. Teraz osoba, która próbowała rozbawić tą drugą osobę, ma dokładnie kopiować minę, którą ta druga osoba ma, ta poważna osoba, nie? Ta osoba rozbawiająca ma dokładnie stanąć i prawda y, próbować być lustrem dla tej osoby. OK, go ahead. Tak? Także ta No. Yeah, that, that works better. Okay, okay. please take take a seat. Take okay, proszę usiąść teraz. Dziękujemy. Dzięki, dzięki. I have used this. I have used this exercise a number of times in my different churches. Wielokrotnie używałem tego ćwiczenia w różnych kościołach, w których bywałem. Szczególnie, kiedy widziałem, że ludzie nie byli jakoś brak połączenia między nami. Prawda, ludzie jakoś odpływali, prawda, gdzieś tam w swoich myślach. When I noticed that people were just too depressed. Kiedy, z, kiedy widziałem, że ludzie są zbyt tacy smutni. You know how many times we look into the church and we can almost become depressed ourselves. Wiecie to jest takie naprawdę smutne, kiedy jako pastorzy przybywamy do pewnego zboru i praktycznie sami wpadamy w depresję, widząc to co tam jest. It's like have been forced to come They're not happy, bo to wygląda tak, jakby, jakby ludzie zostali zmuszeni, żeby przyjść do tego zboru, bo wcale żadnej radości nam nie ma. Więc ja staram się połączyć z tą drugą z kolejną osobą i żeby ludzie zaczynają się śmiać, zaczynają, że tak powiem, razem społeczność się zaczyna, I później zaczynam mówić kazanie o obrazie, jaki każdy z nas niesie ze sobą. We have the image of our creator. Mamy obraz, obraz naszego Stwórcy. Widzicie, kiedy on nas stworzył, tak? Osobiście, tak blisko. God's Word said that we were then created in His image. Boże słowo mówi, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. Now you look into the mirror of one another you see, none of us here is the same. Widzicie teraz, jak patrzyliście na siebie nawzajem, że nikt z nas tutaj nie jest taki sam. Ale każdy z nas, każdy z nas niesie obraz Boga honestly is Wiecie dlatego i dlatego właśnie uważam, że jest miejsce w kościele na właśnie sztukę również. was used in the old days to tell the story of Jesus?: Było w, w czasach przeszłych używane, aby ukazać historię Chrystusa. I znów dzisiaj możemy również wykorzystać sztukę, aby przedstawić historię Jezusa Glory, but only for him, an of one. Ale tak długo jak ta sztuka nie będzie rozrywką dla mnie, ale będzie to sztuka przed publicznością na której jest tylko jedna osoba jest to Bóg. Ja z moją grupą, z którą właśnie współtworzymy sztukę, e, zawsze czytam im te słowa z Psalmu 119. steps will overcome Prowadź moje kroki twoją, twoim słowem, abym nie był pokonany przez, e, przez e, ciemność because we are human Zło. and the ego sometimes it's hungry for appreciation for applause mm -hmm. więc dlatego że jesteśmy ludźmi i nasze ego czasem chce zabiega o o, o takie uznanie and so in my drama team we pray this prayer many times that we may not be overcome and just have pride for how well did we play it mm -hmm. więc ja zawsze modlę się i, i rozmawiam z moimi z moimi współpracownikami, z którymi tworzymy sztukę, abyśmy właśnie również nie byli, nie, nie, nie szukali jakiegoś takiego poklasku, prawda? We only be proud up, abyśmy byli dumni jedynie z tego, że tylko jedna osoba została uwielbiona tym, był to Jezus Chrystus. sure you will have some thoughts and some ideas and we'll see them on paper. We'll try to, to answer What you are thinking about Jestem przekonany, że będziecie mieli pewne pytania, e, pewne e, wątpliwości, i umieście je na karteczkach, a my postaramy się na nią odpowiedzieć.